Platforma Obywatelska robi wszystko, aby zamieść pod dywan kolejną aferę, aferę taśmową. To, czego dowiedzieliśmy się z tak zwanych taśm prawdy, pokazuje prawdziwe oblicze rządu Platformy Obywatelskiej, prawdziwe oblicze tak zwanej elity III RP. Mówię tak zwanej, bo nie jest to elita, na którą zasługuje polskie państwo, polskie społeczeństwo, polski naród. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby miarą elitarności była wysokość rachunków za posiłki i za alkohole płacone z publicznej kasy, z publicznych pieniędzy przez panów, którzy podczas tych posiłków językiem spod przysłowiowej budki z piwem rozmawiają o najważniejszych rzeczach w państwie. To, co dowiedzieliśmy się z rozmowy pana Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, i pana profesora Belki, prezesa Narodowego Banku Polskiego, to skandal. Widać, że pan Sienkiewicz to polityk cyniczny, minister rządu, o którego działaniach sam mówi, że zamieniają Polskę w kamieni kupę, bo tak nazywa kluczową inwestycję rządu, którego jest członkiem. To nie kto inny, jak ten minister mówi, że bardzo często polskie państwo w wielu obszarach działa tylko teoretycznie, istnieje tylko teoretycznie, nie radzi sobie z ogarnianiem całości spraw państwowych. Co więcej, tenże minister Sienkiewicz doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że stan finansów publicznych jest katastrofalny i gdy przyjdzie rok wyborczy, czyli rok 2015, Prawo i Sprawiedliwość może mieć ogromne poparcie społeczne i może zdecydowanie wygrać z Platformą Obywatelską wybory. Aby temu przeciwdziałać, proponuje on panu Belce porozumienie, w wyniku którego zostaną dodrukowane pieniądze na potrzeby tak zwanego budżetu wyborczego, który umożliwi Platformie kolejny sukces wyborczy. Pan Belka chętnie się na to zgadza, pod pewnymi wszakże warunkami, wśród których jest zmiana na stanowisku ministra finansów oraz zmiana w ustawie o Narodowym Banku Polskim, która da mu większe uprawnienia. Wszystko to jest okraszone, jeżeli można użyć takiego sformułowania, językiem, którego nie mogę Państwu zacytować, chociażby z tego względu, że ktoś może ten materiał oglądać przed godziną 23 i w towarzystwie dzieci, które lepiej, aby takiego słownictwa nie słyszały. Tak wygląda elita, tak wygląda prawdziwe oblicze prezesa Narodowego Banku Polskiego, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska i czołowego polityka obozu Platformy Obywatelskiej. To są skandaliczne zachowania, to są skandaliczne sytuacje i to zarówno w obszarze naruszania przepisów Konstytucji, niezależności Narodowego Banku Polskiego i zakazu finansowania deficytu budżetowego przez dodruk pieniędzy przez NBP, bo mamy taki zakaz konstytucyjny, ale to także skandal, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób panowie traktują nasze państwo i to, jak rozumieją sprawowanie przez siebie władzy. Mam nadzieję, że to odsłoni wszystkim oczy i tym panom podziękują państwo przy najbliższych wyborach parlamentarnych, bo nie są to ludzie, którzy zasługują na to, aby rządzili tak wspaniałym krajem, krajem z tak wspaniałą historią i tradycją jak Polska. Pan Sienkiewicz pochodzi nawet z ciekawej rodziny. Miał bardzo wspaniałego przodka, pradziadka, który pisał przepiękne książki, które były pisane ku pokrzepieniu serc, a który zmarł prawie 100 lat temu, bo zmarł na emigracji w Szwajcarii w 1916 roku. No niestety nie zawsze udają się dzieci, nie zawsze się udają wnuki, tym bardziej prawnuki. To jest taki fantastycznie okropny, jeśli można użyć takiej zbitki słownej, przykład, jak bardzo rozchodzi się tradycja rodzinna z czymś, co dzisiaj prezentuje swoim zachowaniem pan Bartłomiej Sienkiewicz. Jeden z polityków ugrupowania konkurencyjnego do Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że panu Sienkiewiczowi powinno się zacytować jego wielkiego
pradziadka, który w jednej ze swoich książek, w usta bodajże Andrzeja Kmicica, włożył bardzo mało przychylne słowa: jesteś pan zdrajca, łotr i śmierdzące bydle. I tak mniej więcej pewnie trzeba by się było do pana Sienkiewicza zwracać, a już z całą pewnością nie powinno się do tego człowieka mówić panie ministrze, bo jest hańbą dla funkcji ministra spraw wewnętrznych, że taki człowiek, taki urząd w naszym kraju pełni.